Siemaśmo, tej Tori widzowie, jesteśmy na lotnisku w Katowicach. No i zabieram was dzisiaj na Cypr. Zrobimy sobie kozackiego vloga. I oprócz tego mam tam mega mocny pomysł, jeśli chodzi o Brawl Stars. Oglądajcie do końca, będzie ciekawie. No bo między innymi w planach mam pojechać do największego aquaparku na Cyprze. No i otworzyć tam 100 star dropów oraz zjechać z najbardziej hardkorowej zjeżdżalni. Ale zacznijmy od początku. A więc widzowie, znajdujemy się teraz w ubikacji na lotnisku i muszę sobie umyć ząbki. Umawiamy się tak, że jeśli ty, drogi widzu, myłeś zęby w tym tygodniu, to zostawisz teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem, dobra? Zobaczymy, ile osób myje zęby, więc łapkujcie, bo nie ma brudasów. Hatfuna hejterów. Jo, widzowie, patrzcie, to jest na lotnisku w Katowicach, czy normalnie mają BMW M5. Ty, jak zostawicie dużo subów takich czerwonych, jakie stało to czerwone, no to może sobie kupię kiedyś taką. Więc proszę, Morty, kto jeszcze mnie nie subskrybuje, niech szybko walnie, zróbcie to dla mnie. Jak to zawsze na lotnisku trzeba być Polakiem, cebulakiem, lecimy, jak zadałem o to biorę. O, jeszcze tu. W ogóle w pewnym momencie tego odcinka była taka przypołowa akcja, że mogłem przez nią stracić wszystko. Oglądajcie od początku do końca, żeby tego nie przegapić. Serio, to było powalone. Dobra, widzowie, poszukiwanie pluszaków Brawl Stars. Jest tu dużo różnych pluszaków, ale czy będą jakieś Brawl Starsowe? Ostatnio były na innym lotnisku, teraz jestem w Katowicach, nie w Warszawie. I nie ma chyba, kurczę, ani jednego pluszaka Brawl Stars, no nie. Yo, mordo, dasz mi lizaczka? Dzięki za czupa czupsa, ale kozacki. A więc widzowie, nawet na lotnisku jest grane w Brawl Stars, to jest tradycja. Zawsze na lotnisku Brawlik musi być, parę giereczek, no i co, lecimy, proszę państwa, pozdro. Dobra, mordeczki, będę wsiadał do samolotu Ryanairek, mam nadzieję, że dolecę. Lot minął bardzo szybko, więc przenosimy się do mojego pokoju w hotelu. A więc, mordeczki, jestem już w pokoju hotelowym i pokażę wam go, jak on wygląda. Jestem naprawdę giga zadowolony z tego hotelu. Patrzcie na to, tutaj mamy lustro, to jestem ja, siemaneczko. Taka umywaleczka, jakieś ręczniczki i tak dalej. Uuu, jaki zestawik, ty. A patrzcie, jaka ubikacja. I jeszcze tutaj taka fajna wanna. No i widzicie mnie już normalnie cały czas, więc zapraszam serdecznie za mną. Pokażę wam dokładnie wszystko tutaj. Tutaj wyrko, patrzcie, jakie fajne. Mega wielkie, to się szanuje. Telewizorek szału w sumie jakoś bardzo nie ma, ale mimo wszystko widoczek oddaje. Patrzcie, jak tam pięknie to wszystko wygląda, nie? Baseniki, tam jest dalej morze. No i co, widzimy się w kolejnych jakichś ciekawych rzeczach już zaraz. Przypominam, żebyście nie przewijali tego filmu i nic nie przegapili, bo naprawdę tutaj już się rozpoczynają coraz to większe dymy, a to, co działo się w aquaparku pod koniec, oj, nie możecie tego przegapić. Ale dobra, najpierw zabieram was w takie ciekawe miejsce. Dobra, widzowie, teraz wchodzimy do takiego lokalnego sklepu i szukamy tutaj jakichś fajnych okazji, których nie ma w Polsce i szukamy też tutaj rzeczy z Brawl Stars, bo słyszałem, że coś może być. Na początek zobaczmy na lody, a dużo widzicie. Uwaga, o, ale mam mokrą rękę, dobra. Magnumy, nie, no w sumie to nic tutaj ciekawego nie ma, tylko to co w Polsce. Ej, ale takich smaków lejsów nie mamy. Ja tutaj wezmę coś do testa na pewno. Może nie lejsy, bo na lejsy w sumie nie mam ochoty, ale coś postaram się fajnego znaleźć. Tutaj też są jakieś nowe smaki, widzicie? W Polsce tego nie ma. Patrzcie to, widzów, jak to kozacko wygląda, to są żelki. To kosztuje tylko 3 euro chyba. Dobra, ja tą wezmę może do testa specjalnie. Mega mi się podoba, tylko które? Taką czachę? Kurde, dobra, biorę to chyba. Jo, widzowie, patrzcie, co tu jest, Stumble Guys, ty! Ja takie biorę do openingu. Okej, okay, tu jest, to kosztuje 3 euro też jedno. I wezmę jeszcze, tu jest drugie, patrzcie. Dwie paczki, jedną taką czarną, drugą taką w innym kolorku i zobaczymy, jakie skiny dropne ze Stumble'a. Szkoda, że z Brawl'a nic nie ma, bo to jest dużo rzeczy, ale z Brawl'a nie mamy. Dobra, robię zaraz opening, oglądajcie do końca. Mordeczki, patrzcie, co ja tu mam. Jak to jest prawdziwe Gucci chyba? Jest to Gucci. Futerko. Mordeczki, czas na test tego, co przed chwilą kupiłem, więc zaczniemy sobie od tych żeleczek, a później podwójny opening Stumble Guysa. Jestem naprawdę ciekawy, co będzie w środku. I patrzcie jeszcze raz na to opakowanie, jak to wygląda. Dobra, lecimy, uwaga. Ups, spadła mi jedna. Sprawdzę po prostu, czy jest dobra. Tak to wygląda, takie w sumie trochę jak frugo. Dobra, uwaga. Ale ma dziwny smak, ty. Totalnie jak nie żelki. No, nie jest złe. Ale jednak trochę dziwnie to smakuje. No dobra, to teraz szybki teścik Stumble Guysów. Lecimy od tego niebieskiego. 3 euro za jednego, zobaczymy, czy było warto. Kto tu będzie? Mamy jakąś karteczkę, więc zanim zobaczymy, kto tam jest. Ej, to są karty ze Stumble'a normalnie, ty. Tu mamy jakiegoś zgiętego ninja. Tu mamy mumię słabej jakości. No i jeszcze jest Panda, Panda Gaming. Witam w moim królestwie, widzowie. Dobra, mamy tutaj jeszcze skina, aha, jest taki skinek w Stumble, rzeczywiście, no, nie jest jakiś najlepszy drop, on jest chyba epikiem. Czas teraz na drugie, coś takiego, zobaczcie, mam nadzieję, że to odda trochę bardziej, że to będzie bardziej szczęśliwe, może jakiś specjal, trzymajcie kciuki, widzowie, uwaga, karty, zacznijmy od kart, znowu Panda Gaming? Nie, no są żarty. Dobra, mamy też astronautę i Mr. Stumble, let's go. No i dobra, kto tu będzie, proszę państwa?
Oooo, ale koks! Mamy szkieletka! Więc tak prezentuje się Stumble Guysowy komplet tego, co udało mi się trafić. Ocencie, czy to były dobre dropy, czy raczej średnie. W ogóle na Cyprze jest mnóstwo kotów, które nie mają swojego domu i mieszkają na ulicy. I spotkałem takiego jednego, no i on ma wam coś do powiedzenia. Ty mordeczki, bo ta kicia mówi, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem, widzicie? Ona do was mówi, nawet się odwróciła. Co mają zrobić? Łapkę w górę? Dobra, widzowie, zostawiam, spokojnie, spokojnie. Tutaj coś nie nagrało mi się dźwięk, ale po prostu chciałem was zabrać na basen w hotelu. To jest pierwszy z trzech basenów, które mamy w hotelu. No i on ogólnie jest na dworze, naprawdę jest wielki, ma kozacką, chłodną, fajną wodę, a tam były wielkie gorące. Było dużo fajnych atrakcji i tak dalej, więc no na plus na pewno. Lecz w hotelu mieliśmy jeszcze dwa inne baseny. Ten jeden z nich to był aquapark, który był normalnie na zewnątrz. Tylko to nie był jeszcze taki wielki aquapark, do którego pojedziemy sobie później, gdzie były same najbardziej hardkorowe zjeżdżalnie, lecz ten taki aquapark hotelowy też naprawdę był spoko i już wam go pokazuję. Okej, widzowie, teraz atakujemy takie małe zjeżdżalnie, a później pójdę na te duże. A więc dobra, ale jestem już tutaj na pierwszej i myślę, że nagram wam zjazd. Mam nadzieję, że się nie wywalę, nie? Oby, widzowie. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Patrzcie, lecimy. O kurde, to jest szybkie, mój telefon. Tutaj troszkę zalał mi się telefon, ale spokojnie. To w porównaniu do tego, jaki przypomniałem w dalszej części tego filmu, to jest tak naprawdę nic. Oglądajcie do końca. Okej, ziomy, mam taki ponton i lecę teraz na samą górę. I tutaj są moje klapeczki, ale nie o tym. Lecę na samą górę i zjedziemy sobie z tych mocnych zjeżdżalni. Tak to wygląda na samej górze. Jest dosyć wysoko i mocno wieje wiatr. Wchodzimy do tej rury i zobaczymy. Mam nadzieję, że mi telefon nie wypadnie. Tego najbardziej się boję. Okej, widzowie, lecimy. O matko bosko, jestem teraz w wielkiej zjeżdżalni. Boję się tego, nie? Jedną ręką trzymam telefon, jak on mi wpadnie do wody. Tu jest ciemno! Ratunku, dawać mi światło, Jezu, szybko to leci! O nie! Teraz mocno muszę trzymać, jak mi spadnie telefon! Boże święty, widzowie! Help me, ja nic nie widzę, mam nadzieję, że wam dobrze nagrywam w miarę chociaż. O nie, teraz chwila prawdy. Telefon do góry. Oj, 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 oj. Uwaga! Wow, udało się, mordeczki. Mamy to. Jak coś, ta zjeżdżalnia to naprawdę była leciutka w porównaniu do tego, co będzie w dalszej części tego filmu. Poczekajcie do końca, jak pójdę do tego prawdziwego, największego aquaparku na Cyprze, bo tam zjechałem z mega hardkorowej zjeżdżalni, która była od 18 lat. Nie możecie tego przegapić. Jestem teraz w jakimś basenie dla dzieci, ale nie o to chodzi. Otwieramy sobie star dropy, najpierw zjeżdżając z tylko to małych zjeżdżalni. Zobaczymy, ponoć będzie szczęście i trafimy nowego zadymiarza Chucka, bo ponoć da się go już trafić. Sprawdźmy to. Okej, mordeczki, otwieramy star dropy. Poczekajcie, dobra, jeszcze jeden. O, epik, uwaga. Dawaj. Aj, nie tym razem. Dobra, jedziemy, pokaż mi. Teraz otwieram star dropy. Let's go. Zanim pojedziemy do tego największego aquaparku, szybko pokażę wam kilka innych rzeczy, m.in. jak wyglądało u mnie jedzenie w hotelu. Mieliśmy mnóstwo różnych posiłków, kiedy chcieliśmy, mogliśmy sobie przychodzić i nakładać co chcemy. Czy to właśnie jakieś obiady, czy to kolacje, czy śniadania, no wszystko było, nawet fajne desery. Co ciekawe, mieliśmy nawet lody, które mogliśmy sobie brać kiedy chcemy, różne napoje, było naprawdę kozacko i wybór był wielki. Później pojechaliśmy sobie do takiej największej galerii na Cyprze, no i mieli tam kilka ciekawych rzeczy, m.in. coś takiego, ale fontanna fajna. Patrzcie, jestem w markecie, co my tutaj mamy, mordeczki nawet. No jakieś bidony z brosta? Pokażcie to. Powiem wam, no ciekawy byłby to zakup. Zobaczcie, jaki ja tu mam content, mordeczki. Teraz piórniki z brosta, ale najlepsze. Niech ta dziewczynka przebiegnie. Najlepsze jest to, proszę państwa. Zobaczcie, plecaki normalnie z brola. Nie no, na moim sklepie są lepsze. Aczkolwiek te też są fajne, nie ma co ukrywać. Zawsze chciałem spróbować Taco Bell. Jest taka kozacka restauracja, która jest tylko za granicą. W sumie bardziej taki fast food. Wzięliśmy sobie takie coś i zobaczymy, czy to będzie dobre, oprócz tego soczek. Więc robimy testa, może szybko sobie dziapnę, no i powiem wam na bieżąco, jak to smakuje. Uwaga! Naprawdę fajne. Już zaraz czas na największy aquapark, do którego sobie pójdziemy i nie uwierzycie, co udało mi się tam trafić w star dropie. Naprawdę było to mocne, ale jeszcze najpierw wezmę was na wyprawę statkiem. Mordeczki, znajdujemy się teraz na właśnie takim oto fajnym rejsie. Zobaczcie, jak to wszystko tu wygląda. Jesteśmy na błękitnej wodzie. Kamera tak nie oddaje, bo normalnie jest to ładniejsze. Lecimy na sam dół kabiny. Ja nie wiem, czy to w ogóle można. Zobaczymy, co tutaj jest na dole tej łodzi. Ja się boję. Widzowie, wow, to są ubikacje, serio. Myślałem, że coś ciekawszego tu będzie. No, tak to się prezentuje. Ale mam jeszcze jedną lepszą miejscówkę na tym statku. Musimy wejść teraz kolejnymi schodami, ale na górę, bo tutaj na górze będzie naprawdę ładnie i zobaczycie te widoczki dużo lepiej. Obczajcie na to. Trochę buja ta łódka, ale generalnie widzicie, że jest naprawdę pięknie. Oj, patrzcie, to tam zjeżdżalnie. Normalnie, że tam zjeżdżają też te takowa, na mojej łajbie nie ma. Widzowie, zostawcie łapę w górę i subika, lecimy.
teścik takich oto lejsików, zobaczymy czy są dobre czy nie. Szybko sprawdzam na takim pięknym statku. Bardzo dobre. Ser i cebula, no tak smakują. Ale spoko są, no. Witam was mordeczki w akwaparku. Jesteśmy w tym największym akwaparku na całym Cyprze i chodźcie ze mną. Patrzcie, najpierw wchodzimy do jaskini. Ten cały akwapark jest w takim starożytnym stylu. Wygląda to pozadko. Ale są takie hardkorowe zjeżdżalnie. Ja w nich zjadę i pootwieramy sobie stare dropy. Będzie grubo, chodźcie. Robię speedruna specjalnie dla was, to będzie ciężkie. Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram. Kiedy wbiję na arenę, rośnie adrenalina. Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste. Nie lubię zaznać porażki, dla mnie tylko jedno wyjście. Teraz czas na pierwszą przypołową akcję w dzisiejszym odcinku, patrzcie. Chwilę po tym skoku niestety zagwizdał ratownik, który kazał mi wyjść z wody i musiałem z nim pogadać. Trochę mnie ochrzanił, no bo tam był zakaz skakania i powiedział, że mam tego nie nagrywać. No i przyszedł czas, żeby wejść na zjeżdżalnię skocznie, czyli zjeżdżalnię najbardziej hardkorową od 18 lat, z której po prostu gdy jedziemy, naprawdę jest wielka prędkość, no i wyskakuje się w górę i spada do wody. Może nie jest ona jakaś wysoka, ale uwierzcie mi, że jest straszna, jak z niej zjechałem, później przez 5 minut się trzęsłem. Macie tutaj pokazane moje nagranie, tak to byłem ja. A tutaj ktoś prawie spadł mi na łeb, o matko. El Primo! Myślę, że to jest idealna miejscówka do otwierania. Znajdujemy się w jaskini, no i pootwieramy sobie star dropy. No i słyszałem, że tutaj będzie mega szczęście w tej jaskini i trafimy nowego zadymiarza Czaka. Mordeczki, nie minęła chwila i mamy mityka, proszę daj mi coś dobrego, błagam! No nie. Ale w tej jaskini oddaję, mordeczki, kolejny mityk, a może nawet lepiej, bo jeszcze mam kilka kliknięć. Uwaga, dajcie legendę, błagam, proszę, legenda. No dobra, mityk też może być, może coś dobrego. Ajajaj. Ja nie wierzę, to jest najlepsze otwieranie, normalnie nie wiem, minęło parę sekund i już mamy kolejnego mityka. Uwaga, może legenda, w końcu jest! Jest legenda w jaskini! A więc otwieramy ją sobie, widzowie, patrzcie uważnie. Poszło, proszę, coś dobrego, Chunk! Okej, mamy gadżet, nie najgorzej, ale powiem wam, że naprawdę jest tutaj dobry drop. Patrzcie tą zjeżdżalnię, mamy tutaj coś takiego dziwnego, robię zbliżenie. Patrzcie jak to mocno wygląda, widzowie, ja z tego idę teraz zjechać. Jestem teraz na samej górze tego wielkiego akwaparku, zobaczcie, tutaj są wejścia na wszystkie zjeżdżalnie. No i oczywiście cały czas sobie z nich zjeżdżam. To jest w ogóle mega kozackie, patrzcie, można się tu wspinać i później z tego zjechać. Tam jest jeszcze taka wielka kulka, na której się skacze. Ty, w ogóle wam też ten ziomek przypomina Dynamike'a? Kurde, on wygląda jak Dynamike. Ej, dobra ziomale, jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, czy kupić wam takiego oto dużego Chupa Chupsa. Patrzcie, on jest wielki, no kurde, większy niż moja dłoń. Ej, uprzejcie na to jest takie wielkie pudełko w kształcie Oreo i w środku są małe ciasteczka Oreo. I fajne jest też to, w Polsce tego nie widziałem. Nie wiem, to są jakieś płatki Oreo, czy o co chodzi? Są różne smaki. Obczajcie, co tu jeszcze mamy? Wielkie mentosy! Ej, fajne jest na lotniskach to, że jest tyle takich słodycznych, dziwnych opakowaniach. W sensie takich fajnych naprawdę opakowaniach. Standardowo mordeczki Polak Cebulak, testujemy sobie perfumki. Jak za darmo to biorę.